Hej, kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na kolejny ekscytujący, wyczekiwany przez was, ale również przeze mnie test, ponieważ nagromadziło mi się kilka nowości, których jestem niesamowicie ciekawa. Dlatego dzisiaj razem z wami wezmę je w obroty i będzie to między innymi podkład nowość Eveline Wonder Match Skin Absolute Perfection. Ja mam go w kolorze 05 Light Porcelain i odkryłam go ostatnio przy okazji zwiedzania ich strony internetowej ponieważ dowiedziałam się z Instagrama, z Instastory chyba Agnieszki Janoszki, że jest u nich teraz taka dosyć duża promocja do minus 50%. Jeżeli nie wiecie o tej promocji, to teraz właśnie na stronie Eveline możecie kupić kolorówkę nawet do minus 50%, bodajże do 20 września włącznie. Z tego, co zauważyłam, również mają jakąś promocję na pielęgnację i to, jeśli się nie mylę, jest minus 30%. Tam jest taka specjalna zakładka i możecie kupić. Kupić sobie taniej na przykład balsamy do ciała, które zresztą też bardzo lubię. W każdym razie jestem niesamowicie ciekawa tego podkładu, ponieważ zbyt wiele o nim jeszcze nie słyszałam. Ma być to podkład lekki, jednocześnie kryjący, dobrze utrzymujący się, dopasowujący się do faktury skóry. Także, no, ciekawa jestem, czy przebije mój ulubiony selfie time, który swoją drogą mógłby wyjść w tak jasnym kolorze, żeby pasować mi do mojej karnacji. W każdym razie dzisiaj zajmiemy się tym gadatkiem, którego jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Weźmiemy też na tapet paletę Nyxa, jest to taka przepiękna jesienna paleta zawierająca zarówno fiolety jak i zielenie, przepiękne błyski. Jestem ciekawa jak będziemy się z nią pracować i mało tego, będę razem z drogerią Kokolita miała dla Was rozdanko na moim Instagramie, także śledźcie mnie uważnie, ponieważ niedługo ogłoszę co i jak. No i cóż moi drodzy, mam też jakieś nowe bronzery z Ekocery, rozświetlacze z Ibry, także jestem niesamowicie ciekawa, jeszcze raz. To powtórzę, jak to wszystko ułoży się na moim licu. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I zaczynamy, kochani, od podkładu Eveline. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na mojej twarzy, czy nie będzie ciemniał. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest taka lekko kremowa. Zobaczymy, jak z kryciem. Ja mam kilka niedoskonałości, w szczególności tutaj na linii ust i podejrzewam, że jest to po prostu od maseczki. W każdym razie zobaczymy, czy ten podkład będzie w stanie mi to przykryć. Jeśli chodzi o kolor, to myślę, że jest jak najbardziej ok. Mogłam nawet skusić się na ciemniejszy, tak myślę. No, powiem wam, że on, mimo tego, że ma naprawdę porządne krycie, to tak nie obciąża cery. Ma takie lekkie dosyć wykończenie. Ciekawa jestem, czy będzie bardziej rozświetlający czy matujący. No i powiem wam, że nawet nieźle radzi sobie tutaj z tymi moimi. Że tak to ujmę brzydko, dziadami, które mi tutaj powstały wokół ust. I które niestety zaczęłam wyciskać, mimo tego, że to nie były takie zwykłe krosty, tylko po prostu takie wiecie, jakby krostki wypełnione płynem. No wow, ja jestem pod wrażeniem, jak pięknie on wyrównuje tutaj koloryt cery. No bardzo ładnie wyrównuje zaczerpienienia i przykrywa niedoskonałości przy bardzo cienkiej warstwie, także. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, bo zwykle uzyskuję takie krycie przy gęstszych podkładach, a ten jest naprawdę bardzo, bardzo lekki. A przy lekkich podkładach uzyskuję takie krycie przy minimum dwóch warstwach albo przy takim nabudowaniu jeszcze krycia korektorem. Także, no tutaj jest bardzo dobrze. Też co muszę przyznać, to fakt, że podkład bardzo lekko na twarzy wygląda. Nie tworzy takiej dodatkowej faktury, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, kiedy przypudruję twarz. Ale, no, póki co, naprawdę. Naprawdę mi się to podoba, nie ciemnieje w trakcie, także za to ogromny plus. No i powiem Wam, że póki co, gdybym nie wiedziała, jakiej marki podkład nakładam na twarz, czyli zrobiłabym eksperyment taki jak ostatnio razem ze Sławkiem, no to ciężko byłoby mi stwierdzić, czy jest to podkład drogeryjny, czy z wyższej półki, bo zachowuje się naprawdę fenomenalnie. Faktura skóry wygląda rewelacyjnie, uzyskałam optymalne krycie. Nie czuję ani wysuszenia, ani obciążenia. Widzę, że ma wykończenie takie satynowe, ani zbyt świetliste, ani też nie wysycha na totalny mat. Także że naprawdę wygląda to w tym momencie bardzo dobrze. Yy, I użyję mojego sprawdzonego korektora Hourglass. Nałożę odrobinę dosłownie pod oczy i na niedoskonałości, chociaż ja tak naprawdę nie mam zbyt wiele do przykrycia w tym momencie. Właśnie w sumie dzięki podkładowi. Od razu przejdę do przybudrowania mojej twarzy. Zacznę od przestrzeni pod okiem i użyję pudru Paese. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko się zgra już po przypudrowaniu. A na resztę twarzy, sprawdzony puder Laura Mercier, ponieważ wiem doskonale, czego mogę się po nim spodziewać. I on jest na tyle fajny, że jeżeli podkład będzie beznadziejny, to on mu za bardzo nie pomoże. Ale jeżeli podkład będzie ok, to też nie zaszkodzi. Także zobaczymy, jak to wszystko się utrzyma, kiedy użyję po prostu sprawdzonego, zaufanego pudru. I tak to wygląda na ten moment. Tak jak widzicie, boki twarzy przypudrowałam, ale tak bardzo subtelnie, wręcz minimalną ilością pudru. Także szczytkości jarzmowej nadal mi się świeci jak nieprzypudrowane. Także to też nie jest tak, że ja temu podkładowi jakoś wybitnie dzisiaj pomagam. Przechodzimy do bronzera i użyję bronzera nowości EcoCera Kenya Bronzer. Mam trzy brązery tej marki z nowości, ale dwa pozostałe są dosyć ciepłe, jeden jest jaśniejszy, ale cieplejszy i drugi jest mniej więcej na tym poziomie jasności, z tym, że no też ma ciepłe tony, także to jest chyba jedyny słuszny, jakiego mogę użyć. No i zobaczymy, czy to są brązery na miarę mojej jasnej karnacji. Mmm, bardzo jedwabiste. Nawet słuchajcie, jak nałożycie go więcej, to daje się rewelacyjnie rozcierać. Bo ja tutaj z tej strony celowo przesadziłam z ilością, żeby zobaczyć, czy przyklei się i zrobi plamę. A tutaj proszę, roztarł się, czyli ten test jest również zdany. No powiem Wam, że bronzer bardzo mi się podoba, a ja też jestem dosyć wymagająca w tym temacie, bo znaleźć idealny bronzer do mojej karnacji, no to jest naprawdę spore wyzwanie. Taki, który by też się pięknie rozcierał, był jedwabisty, aksamitny, który nie robiłby plam, smug i nie byłby za ciemny. Jednocześnie też nie byłby za ciepły, ale również nie za zimny, nie robiąc sinych brzydkich, brudnych plam, no to to jest naprawdę nie takie łatwe zadanie. A ten bronzer, no, sprawdza się rewelacyjnie. Tego się nie spodziewałam. Aż się walnęłam w łokieć. Ała! Przechodzimy dalej, czyli do różu. Tutaj nie będę eksperymentować z nowościami, zajmę się sprawdzonymi rozwiązaniami, czyli Róż Eveline Field Blush. Jeden z moich ulubionych to kolor 0,1, ponieważ jest takim chłodnym, lekko przybrudzonym różem, który sprawdzi się tak naprawdę do każdego makijażu, uwierzcie mi. Jednocześnie nie jest też przesycony w kolorze, idealnie się rozciera. Także nałożę go sobie tutaj odrobinę i bardzo lubię to, jak łatwo się z nim pracuje. To, że nie robi smug, plam efektu matrioszki, że mamy nad nim pełną kontrolę, ale też jest, tak wiecie, odpowiednio napigmentowany, nie za słabo, ale też nie za mocno, więc naprawdę rewelacyjnej jakości róże w dobrej cenie. Mam kilka kolorów i naprawdę z czystym sercem polecam, bo są super. I przechodzimy dalej teraz do rozświetlenia, jak się zresztą możecie domyślać. I mam tutaj taką bardzo ciekawą, przynajmniej wizualnie, propozycję rozświetlaczy, taka paletka marki Ibra, którą dostaniecie w drogerii Kokolita. I zobaczcie, jak pięknie te rozświetlacze wyglądają, przynajmniej w opakowaniu. Także ja, słuchajcie, zacznę od tego najjaśniejszego. Zobaczymy, jak on się prezentuje. Uuu! No to może być intensywny rozświetlacz. Ojej! Ojej! No, powiem Wam, że bardzo mi się ten rozświetlacz podoba, mimo tego, że faktycznie ma pewną podstawę kolorystyczną, no to ona akurat przy mojej karnacji nie jest dokuczliwa, nie przyciemnia ani nie rozjaśnia mi policzka, może, może minimalnie przyciemnia o tyle, ale naprawdę bardzo, bardzo subtelnie, a ten blask naprawdę. Taki trochę jak zbroja. I użyję jeszcze trochę większego pędzla i wykorzystam to złotko. Nałożę tutaj na linii rozświetlacza i trochę różu. Uuu, to powiem wam, że daje dodatkowego kopa. I nawet to złoto mi pasuje, z tym, że to już jest naprawdę mega intensywny blask. Uuu, to po prostu jest blask widoczny z kosmosu, ewidentnie. Bardzo silny rozświetlacz. No, nawet trochę chyba przegięłam, ale zaraz, że tak powiem, ugaszę ten pożar gąbeczką. No, aż takiej mocy to się, przyznam szczerze, nie spodziewałam. Ale podoba mi się. Na razie przyznam Wam, szczerze, że rzadko się zdarza, żeby dobór kosmetyków w teście pierwszych wrażeń był na tyle dobry, żeby twarz podobała mi się aż tak bardzo. No, świetnie się to wszystko zgrywa i wygląda przepięknie, ale Przejdźmy do makijażu oczu, bo może tutaj mój humor się zepsuje, zobaczymy, chociaż nie sądzę, bo ja znam jakość tych dużych paletek NYXa i są naprawdę bardzo dobre, mam nadzieję, że ta również mnie nie zawiedzie, także zbliżę Was do siebie i przechodzimy dalej. Zbliżyłam Was do siebie, na powieki nałożyłam sprawdzoną bazę P.Louise, także no... Ta paleta nie może mieć żadnych wymówek w tym momencie i żadnego tłumaczenia, jeżeli jakość nie będzie się zgadzać. Także już, moi drodzy, przechodzimy do matowego beżu. On jest taki lekko różowy, przynajmniej ten beż w akurat tej palecie. O, jest to beż, już mogę powiedzieć, że bardzo aksamitny, nie przepigmentowany. Tak jak wiecie, ja lubię mocno napigmentowane beże, ale jeżeli miałabym wybierać, to znacznie bardziej wolę takie, które łatwo się rozcierają, nie dają też zbyt intensywnego pigmentu, ponieważ wtedy łatwiej nad takim beżem zapanować i też jest fajniejszy do korygowania ewentualnych niedociągnięć makijażu, bo po prostu łatwiej jest na przykład rozdymić coś do chmurki, Albo skorygować na dole, jeżeli cieniowanie wyjdzie zbyt nisko. Także ten beż jest pod tym kątem chyba mogę powiedzieć, że idealny. I makijaż rozpocznę od tego fioletu, ponieważ od samego początku się do mnie uśmiecha, także zacznę budować nim moje załamanie i zewnętrzny kącik. Mmm, jaka piękna śliwka. No, kolor naprawdę boski, taki mega jesienny. I swoją drogą też szukam jakiejś pomadki w takim śliwkowym kolorze. Może coś znacie, może jesteście w stanie coś polecić. Może być matowa, może być matowa, zastygająca, może być też tint do ust, ale kurczę, takie kolory jesienią bardzo mi się podobają. Bardzo dobrze pracuje się z tym fioletem, nie plami. Daje się rozcierać do chmurki sam z siebie. Co nie jest takie oczywiste. Wracam teraz do tego spłaszczonego pędzelka, którym nakładałam beż, na którym już praktycznie nic nie ma i docieram sobie tak już precyzyjnie te granice fioletu. I tak jak widzicie, nie muszę dokładać żadnego innego przejściowego cienia, bo on sam z siebie się rozciera z Okej, okay, moi drodzy, teraz stoję przed pewnym dylematem, ponieważ wieczorem idę na obiad ze znajomymi, którzy nie są z branży, i tak się zastanawiam, czy zrobić makijaż ten sam z jednej i z drugiej strony, czy pobawić się w dwie różne propozycje tą paletą. I kurczę, wiecie co, zaryzykuję, i po prostu będę im się dzisiaj tłumaczyć z tego, dlaczego mam dwa różne makijaże, a potestujemy sobie tę paletę porządnie. Dlatego na moim drugim oku nałożymy coś zielonkawego, i tutaj też skorzystam z Matu i tej takiej zgaszonej, lekko przybrudzonej zieleni. Jestem w ogóle ciekawa, czy tego typu zgniły, lekko przybrudzony, też chłodnawy kolor. Odcień zieleni będzie dobrze wyglądał na powiece, ale póki co no, muszę powiedzieć, że jest na tyle przemyślany, że skubany naprawdę nie wygląda źle i też pigmentacja jest ok. To nie jest taki wiecie, czysty pigment, który robi od razu plamę, ale taki pigment, który możemy od razu rozcierać do chmurki który możemy dokładać, który wygląda na powiece aksamitnie, niesucho. Także no, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, przynajmniej na razie. I teraz wewnętrzny kącik mojego lewego oka, czyli tam, gdzie jest fiolet, nałożę ten piękny różowy odcień. To jest taka herbaciana róża. Bardzo lubię takie kolory. Zaś z prawej strony nałożę może trochę przekornie ten lawendowy odcień. Zobaczymy, jak to połączy się z tą zielenią. No, ryzykowne połączenie, ale chyba się uda. No ta lawenda naprawdę bardzo porządnie napigmentowana, jak na taki pastelowy odcień. I teraz pogłębię zewnętrzny kącik mojego lewego oka tym ciemnym fioletem, a z kolei prawego tą głęboką, ciemną zielenią. No, fenomenalnie pracuje się z tymi cieniami, naprawdę. I czas na tę ciemną zieleń. Myślałam, że będzie trochę ciemniejsza, ale tak czy siak bardzo ładnie łączy się z tą nieco jaśniejszą, nie plami. Daje się stopniować. Na powiece wypada po prostu trochę jaśniej niż w opakowaniu. Przechodzę do dolnej powieki i wykorzystam ten brąz. Uuu, no powiem Wam, że niewiele go trzeba, żeby zbudować pigment na dolnej powiece. Na zewnętrzny kącik dolnej powieki nałożę odrobinę tego jaśniejszego fioletu, który nakładałam na początku na górnej, żeby połączyć po prostu dół z górą. Z drugiej strony nałożę ten brąz, z tym, że on jest bardzo, bardzo chłodny. To jest taki szary, bardzo ciemny brąz, który w sumie może nałożę też na górną powiekę w zewnętrznym kąciku. Dolną powiekę mojego prawego oka potraktuję jeszcze tym chłodnym, ciężko mi nawet określić, co to jest za kolor, ale taki szarawy. No nie spodziewałabym się, że kiedykolwiek będę nakładać taki szary kolor na powieki. I przechodzimy do błysków. Na ruchomą powiekę górną jednego i drugiego oka nakładam odrobinę NYX Glitter Primera. I zacznę od tego chłodniejszego oka, czyli prawego. I nakładam ten przepiękny, przynajmniej w opakowaniu metaliczny cień. Pod palcem jest dosyć suchawy. To nie jest taka, wiecie, plastelinowa, masełkowa konsystencja, ale zupełnie mu to nie przeszkadza w tym, żeby przyklejać się idealnie do powieki i dawać piękny blask. I to samo z drugiej strony i nałożę to uśmiechający się do mnie od samego początku, złoto. O szty! Tak się błyszczyć. Toż to bezczelne jakieś. No, dał czadu, dał czadu ten złoty. Ale jeszcze mam pomysł, żeby na środek jednego i drugiego oka nałożyć odrobinę tej oto zieleni. Bo jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. A zieleń będzie pasować zarówno na jednym, jak i drugim oku. Uuu. To był dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, Ada, gratulacje. A na dolną powiekę nakładam ten rozświetlający szaro-złoty cień. Ok, moi drodzy, tradycyjnie poza kamerą wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztuczne i jest to model Ardell Wispy Studio Effects. Teraz oddalę Was od siebie i przejdziemy do makijażu ust. I tak prezentuje się makijaż w oddaleniu. Przejdziemy do makijażu ust. I wykorzystam taki secik od Eveline: to jest All My Velvet Lips Matte Lip Kit. I to jest, słuchajcie, kolor 12. Mamy tutaj kontrówkę zapakowaną, jeszcze nieużywaną. Obrysuję sobie nią usta i wypełnię pomadką. Czy to nie będzie dla mnie trochę za ciepłe w kontekście tego makijażu? Hm. Chyba tak, więc wykorzystam może trochę chłodniejszy Lipkit, też z Eveline, w kolorze 13. O, tak, i tutaj będzie i wilk, syty, i owca cała. Będzie pasować i do jednego, i do drugiego oka. Okej, okay, moi drodzy, pomadka już prawie zastygła. Tak jak widzicie, ten kolor całkiem fajnie komponuje się zarówno z tym chłodniejszym, jak i cieplejszym okiem. I cały czas unosi się w powietrzu tutaj taki czekoladowy zapach. Ona chyba tak pachnie czekoladowo właśnie. Tak, ojejku, jak jakiś czekoladowy budyń. Okej, okay, moi drodzy, także tak prezentuje się mój elegancki makijaż na niezobowiązujący obiad ze znajomymi. Jak wam się podoba? W ogóle dajcie mi znać, które oko jest bardziej w waszym stylu. A podsumowując, bo chyba to jest idealny moment, żeby podsumować po raz pierwszy dzisiejszy makijaż bezpośrednio po jego wykonaniu, a mamy godzinę 17:05, więc jest już dosyć późno, ale będę ten makijaż z pewnością do około północy. To może rozpocznijmy od podkładu, bo to jest taki naprawdę bardzo silny zawodnik, jeśli chodzi o dzisiejszy test, chociaż muszę przyznać, że dzisiejszy test wypadł nadzwyczajnie ok, nadzwyczaj pozytywnie. Zwykle się aż tak fajnie nie zdarza. Natomiast jeśli chodzi o podkład z Eveline, to ja jestem w szoku, jak przepięknie wygląda, jak przepięknie kryje, jednocześnie nie obciąża cery, jak fajnie wygładził mi, zarówno pory, bez używania żadnej bazy, jak również jakieś zaczerwienienia wyrównał. No naprawdę wygląda to bosko, w tym momencie nadal prezentuje się pięknie. Ma bardziej matujące niż rozświetlające wykończenie, ale ono nie jest takie suche, obciążające, zastygające. Tak wiecie, na skorupę, że czujemy nieprzyjemne ściągnięcie. Tutaj naprawdę podkład jest niesamowicie komfortowy. Nadal przepięknie wygląda na twarzy. Nie miałam problemu ani z konturowaniem, ani z nakładaniem różu, rozświetlacza. I życzę sobie, żeby po prostu dobrze się utrzymał, bo póki co naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskakuje. Jeśli zaś chodzi o ten bronzer z ekocery, to tak jak widzieliście, świetnie mi się z nim pracowało. Nie zrobił żadnych plam, jest aksamitny, pięknie się daje nabudowywać, jednocześnie nie jest przepigmentowany, także ja jestem w 100% na tak. Paletka Glow Tree od Ibra też bardzo w porządku. Rozświetlenie powiem Wam, że jest kosmicznie intensywne, także trzeba takie rozświetlenie lubić, ale Jednocześnie mam wrażenie, że moje pory nierówności, jakaś, wiecie, taka trochę może wątpliwa faktura skóry, nie jest aż tak bardzo podkreślona, więc on bardziej komplementuje, niż podkreśla niedoskonałości, także to również w nim bardzo mi się podoba. Będę się dzisiaj podniecać tymi kosmetykami. Wybaczcie mi to, ale po prostu tak sobie je dzisiaj dobrałam jakimś cudem, że ciężko jest mi na cokolwiek narzekać. Jeśli zaś chodzi o paletkę NYXa, to tak jak widzieliście, to było widać gołym. Okiem nie pracowało mi się z nią źle, wręcz przeciwnie, bardzo łatwo budowało i łączyło mi się cienie. Są świetnie napigmentowane, ale tak, że tak powiem, optymalnie. Nie robią z przepigmentowania żadnych plam na powiece. Łatwo się z nimi pracuje, pięknie się rozcierają do chmurki, nawet najciemniejsze kolory. Błyski są również spektakularne. No i wszystko się cudownie połączyło, nawet na tym ryzykownym prawym oku, gdzie połączyłam zielenie z fioletami i bałam się, że powstanie taka sina sytuacja, nie do uratowania, a jest naprawdę, że tak powiem, rasowo. No, bardzo mi się ten makijaż prawy podoba, lewy zresztą też, chociaż jest taki bardziej zachowawczy, a tutaj nie sądziłam, że tak fajnie to wyjdzie, także yy, jestem na tak. Jeśli chodzi o pomadkę, bo tylko jeszcze to zostało mi do podsumowania, róż Wam pokazywałam już niejednokrotnie, także mówiłam, że jest super, możecie brać śmiało nawet na tej promocji Eveline, zresztą jeśli chodzi o promocję, to ja Wam zostawię wszystkie informacje na dole w opisie, tak będzie najłatwiej i odeślę Was do tej strony, bo jeszcze możecie z tej promocji skorzystać. Jeśli chodzi o usta, to ten kolor bardzo mi się podoba, jest taki nudziakowy, zarówno do codziennych, szybkich, łatwych makijaży, jak również do tych bardziej spektakularnych, i intensywnych. Pięknie mi się tutaj zgrał, zarówno z prawym, jak i z lewym okiem, także ja jestem usatysfakcjonowana. Tymczasem moi drodzy spotkamy się za kilka godzin z ostatecznym podsumowaniem trwałości, trzymajcie kciuki, abym wybroniła się przed znajomymi i sprawnie im wytłumaczyła, dlaczego mam dwa różne makijaże, widzimy się już niedługo, za chwileczkę, trzymajcie się. Hej kochani, wracam do Was z ostatecznym podsumowaniem dzisiejszego makijażu. Mamy godzinę 23:07. Ja jutro wstaję bardzo wcześnie, dopiero co wróciłam, więc no, muszę zrobić już to podsumowanie, żeby po prostu móc położyć się spać. Natomiast przyglądałam się sobie przed chwilą i w windzie. To jest makijaż, którego zupełnie na przestrzeni tych kilku godzin nie poprawiałam. Nawet jeśli chodzi o usta, to no, nawet nie miałam takiego epizodu, żeby coś dołożyć. A jadłam różne posiłki pełną gębą. Także jeśli chodzi o pomadkę, to ja myślę, że tutaj test możemy uznać za jak najbardziej zdany, bo no, naprawdę nadal wygląda to bardzo dobrze. Była komfortowa, nie wysuszała ust, także naprawdę mogłabym ją w tym momencie porównać do pomadek np. Huda Beauty. Ten sam komfort noszenia. Nawet nie Fenty Beauty, bo Fenty Beauty lubi się rozlewać w zewnętrznych kącikach. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to słuchajcie, raczej utrzymał się w stanie nienaruszonym. Może jakbym się chciała bardzo mocno przyczepić, to przy naciągnięciu powieki widzę leciutki prześwit w zewnętrznej części mojej prawej powieki, tam gdzie była ta zieleń, ale przyznam Wam osobiście, że nie widzę tego o tyle w lustrze, o ile patrząc na siebie w podgląd. Także tutaj obiektyw robi swoje i lubi pewne rzeczy wyolbrzymiać, e, dzięki czemu wy widzicie wszystko lepiej. E, jeśli zaś chodzi o podkład, bo tu mamy kwestię prawdopodobnie najciekawszą dla większości z Was, no to muszę przyznać, że troszeczkę się wyświeciłam, ale praktycznie makijaż pozostał w stanie nienaruszonym. On nawet nie zebrał się na dobrą sprawę w zmarszczkach, nadal świetnie się też tutaj utrzymał w tej strefie przesuszonej, gdzie miałam te krostki od maseczki, które od dwóch dni wysuszam i to są właściwie już takie strupki, więc on w tych miejscach nadal jest kompletny, no może w jednym miejscu ten strupek mi odpadł i jest taki lekki prześwit, także na to Was tutaj uczulam, ale to jest akurat nie kwestia podkładu, tylko tego, że łuszczy mi się po prostu skóra. Nie czuję przesuszenia, podkład był przez cały wieczór bardzo komfortowy, nie miałam takiego uczucia, że Jezu, muszę to wszystko zmyć z twarzy, kiedy już się to wszystko ja już chcę iść, spać i zmyć to z siebie. E, także duży plus za to, że po prostu nie obciąża. E, też to wykończenie bardzo mi się podoba, bo ono początkowo jest względnie matowe, ale nie wysuszające, później przemienia się w satynowe, ale nie przemienia się w taką tłustą patelnię. Także to jest na ogromny plus. Dodatkowo ten podkład nie obciąża cery w trakcie noszenia. Ma stosunkowo dobre krycie przy tak cienkiej, lekkiej konsystencji. Także ja jestem jak najbardziej. Na tak, i będę testować ten pokład dalej. Dlatego, że też ani nie podkreśla suchych skórek, ani też ich nie wyolbrzymia, ani też nie tworzy sztucznej faktury skóry. Naprawdę wygląda niesamowicie naturalnie. Eee, o, dostałam SMS-a, przepraszam Was, nie wyłączyłam wibracji. Także to już by było prawie wszystko, bo tak jak widzicie, twarz tutaj, brązer, rozświetlacz, róż utrzymały się super, więc no, tutaj nawet nie potrzeba komentarza. Wygląda to nadal bardzo gładko i świetliście. Eee, Także tak, to by było wszystko na dzisiaj. Serdeczne dzięki za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, moi drodzy. Ściskam Was serdecznie. Papa! Pa!